Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam na przegląd do sklepu CCC. Zobaczymy, co tu nowego, jeżeli chodzi o buty. Na początku takie szpilki, skóra lakierowana, cena prawie 250 zł. To są nowości. Tutaj kolejne takie buty na obcasie. Czarna skóra, tutaj taki akcent na obcasie, złoty. I cena tych butów też 250. Poniżej takie szpilki z odkrytą piętą. Całkiem ładne, mnie się podobały. Tutaj taka tylko gumeczka trzymająca, bez żadnego zapięcia. I cena też 250 zł. Oprócz tego, jak możecie zobaczyć, jest bardzo dużo butów na wyprzedaży. Wszystkie te czerwone etykiety to buty z wyprzedaży. Tutaj takie wsuwane. Szukam ceny. Niestety mnóstwo papierków, ale nie widzę nigdzie ceny. Jeżeli chodzi o te kartony, też żaden karton nie pasował do tych butów, tak więc trudno stwierdzić, ile one kosztują. Czy 350, czy trochę więcej. Tutaj kolejne już z wyprzedaży. Takie beżowe. Następne też bez ceny. Trudno stwierdzić, ile one kosztują. Tego akurat ja nie lubię właśnie w wyprzedażach, że są buty, ale pudełek czasem nie ma. Tutaj kolejne takie szpileczki. I też tutaj była raczej cena wyprzedażowa. Zauważyłam również w sklepie torbę, która jest bardzo podobna do tej ostatniej z Pepco. Tutaj macie cenę pierwotną, prawie 200 zł, minus 40%. To mimo wszystko i tak jest ponad 100 zł za taką torbę. A one w Pepco były bodajże dostępne po 60, po 50 zł. Z tego co kojarzę. Tutaj różnego rodzaju kapcie, ciapki jakieś, muminkowe za 80 zł. Tutaj takie bardziej zabudowane. I cena tych butów 120. Też już po przecenie. Było bardzo dużo właśnie przecenionych produktów, ale jeżeli chodzi o nowości, to za dużo ich nie było. Tutaj na przykład rzuciły mi się w oczy takie Adidasy, sneakersy. One wyglądały centralnie, jakby były z plastiku. Cena 160 zł. Tak jakby ombre, trochę różu, bieli, ale naprawdę na żywo to one wyglądają, jakby były zrobione całe z plastiku. Tak więc, co się komu podoba, nie tak niekoniecznie. Tutaj kolejne jakieś takie butki. Niby takie trampki, ale one są też stylizowane na trochę inną firmę. Tam też był w kolorze czarnym. Tutaj kolejne jakieś takie sneakersy. I ich cena jest to 160 zł. W sumie nic specjalnego mogłabym powiedzieć, jeżeli chodzi o wygląd buta. Tutaj taka skóra lakierowana. Czy mówiąc skóra, to rozumiecie, że to nie jest stricte skóra, nie za 130 zł, prawda? Tutaj kolejne już po przecenie. Też trochę takiej zwykłej skóry i skóry lakierowanej. 110 zł. Szczerze mówiąc, myślałam, że będzie trochę więcej nowości, ale no nie za bardzo. Tutaj też to akurat całkiem fajne. Mi się podobały te buty. I cena 170 zł. Tutaj takie półbuty zamszowe. 130 zł to całkiem okej cena. Też w miarę dobrze wyglądały te buty. I tutaj od razu w oko wpadły mi takie bordowe. W zeszłym sezonie nie kojarzę koloru bordowego. 140 zł. I tutaj poniżej czarne. Też bardzo fajne.
Mnie się podobały, taki brązowy słupek. 170 zł za takie buty. Tutaj jakieś takie balerinki. Jeżeli chodzi o kwestię zrobienia buta, no to mogłabym powiedzieć, pozostawia wiele do życzenia. Bałabym się, że się szybko rozkleją. Tutaj kolejne za 90 zł. Też miałabym podobny dylemat co do tych wcześniejszych, że buty na jedno wyjście. Jak sami możecie zobaczyć, nie ma za bardzo jakichś szczególnych nowości. Niektóre też buty kojarzę z zeszłego roku. Tutaj już nowe 130 zł. Też całkiem dobrze wyglądają jak na tę cenę. Tutaj niżej w kolorze czarnym jest to również ta sama cena. Tutaj taka skóra lakierowana, jakiś łańcuch posłacany. Z tyłu też tutaj nazwa firmy, literki 130 zł. I tutaj troszeczkę inny but. I cena jest również ta sama 130 zł. Tutaj są torebki. Wszystko było na wyprzedaży. Nowych praktycznie w ogóle. Tak więc nie mam za bardzo co Wam tutaj pokazywać. Ale na samym końcu jako nowość buty tutaj zaprojektowane ze współpracą z panią Ewą Mingę. Takie szpileczki. Oczywiście są skórzane. Ozdobna taka róża, taki kwiatek na czubku. Te buty tak naprawdę nie potrzebują żadnych innych dodatków. Oprócz tego beżowego koloru macie w kolorze czerwonym. I tutaj jeszcze w kolorze czarnym. Trudno stwierdzić, które najbardziej mnie się podobały. Obcas też ta szpilka nie za wysoka. Czyli powinno się w miarę dobrze, wygodnie chodzić. I tutaj kolejne. Tym razem już skóra lakierowana. Prawie 500 zł za taką szpilkę. Też już wyższa szpilka. Kolor beżowy, czarny i tutaj takie z diamencikami. Szpilki bardziej na jakąś imprezę. No i tutaj też cena 500 zł. Sądzę, że chyba trochę wygórowana ta cena. Ja przynajmniej słyszałam o butach, jeżeli chodzi o panią Ewę Mingę, żeby ona produkowała jakieś buty, jakieś współprace. Wiem, że jest projektantką, ale o butach nic nie słyszałam. No i tutaj też w kolorze takim czerwonym, zgaszona czerwień, również ta sama cena. Tak więc to tyle. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam na kolejny. Pa, pa!